dobry, teraz będzie jakby tutaj główny aktor dzisiejszej prezentacji, Aleksi Ananienko. Zapraszamy. Przepraszam bardzo, tutaj jakby mamy porozumienie. Szukamy tylko zdjęć, które byśmy w ostatnim dniu otrzymali od Xenia, żeśmy tutaj dodali. Słuchajcie, a to może powiem krótko o Alekseju. W ogóle było bardzo ciężko go odszukać, skontaktować się. Zajęło to kilka tygodni, ale nie wiem, do młodych naszego przewodnika, pan Dobrym Rechowa, słuchaj, sprawa. Sprowadźmy pana Aleksieja do natarki turystycznej i po prostu niech powie, jak to było naprawdę Czarnobylu. Bo odeskrywał, ale jak? Gdzie? Gdzie mam szukać? Co zrobić? A no nie, pochodź, popytaj. No i w końcu Jarosław nam pomógł. Dostaliśmy nagrad do żony pani Walentyny. Wszyscy też nam mówili, że wywiadu już nie udzielamy, zmęczony wywiadami, że zapomnieć, że przyjedzie do Polski. Ale okazało się, że Polski nigdy nie był, więc dlatego przyjechał. Także będziemy zadawać pytania. Najpierw ja będę mówił po polsku, Włodia tłumaczył na ukraiński i Aleksiej będzie odpowiadał. Wczoraj mieliśmy też wywiad w polityce i najprawdopodobniej na święta ukaże się taki obszerniejszy wywiad w polityce. A dzisiaj po tej prelekcji jest Gazeta Wyborcza, duży format. Także też będziemy informować, kiedy te wywiady takie obszerniejsze będą w tych gazetach. Raz. Okej, to może zaczniemy od początku, od tego, jak po prostu wyglądało dzieciństwo i młodość Aleksieja, gdzie się urodził, kim byli jego rodzice, gdzie studiował i po kolei zrobiłem te mity odnośnie tego nurka. W sumie my też, jakbyśmy w to trochę uwierzyli, że pan Aleksiej jest nurkiem, okazało się, że to on z tego nurku, jego naucz nawet nie widział w życiu. Pan Aleksej urodził się w mieście Inta, to jest Republika Komi, Federacja Rosyjska, to jest północ. Tutaj chciałbym dodać, że jego ojciec, on był z pochodzeniem z narodowości Białorusi, a matka była Komi, to jest taki naród z uralskiej grupy narodów. I pobrali się oni tak w ogóle jeden drugiego znaleźli z powodu tego, że ojciec był przez donos wysłany na północ i właśnie później, kiedy już mieszkał jako taki zwolniony na takim osiedlu dla zwolnionych ludzi z tych lagrów, on znalazł matkę Aleksieja. Różnica między nimi była 30 lat. I z tego, kiedy za pierwszej możliwości oni zdecydowali, żeby wyjechać na południe i zamieszkali niedaleko miasta Tambow, to jest na południe od Moskwy, w wiosce
Tulinowka. I Aleksej tam mieszkał od wieku 2 lat do momentu, kiedy skończył szkołę, czyli 16 lat. A jaką szkołę skończył w Moskwie i dlaczego? Ну да, я принял решение поехать в Москву и там учиться. Почему? Потому что читал книжки, в которых было написано, какие бывают институты и что они делают. И я поехал туда. No, pan już czytał książek, bo my dzisiaj po prostu przed spotkaniem z wami już trochę zwiedzali w Warszawie, były tam trochę takie ciekawe opowiedzi. Jedna z nich na przykład, że pan w ogóle bardzo dużo książek czytał. Jedna z takich akcji była, że kiedy jego koledzy z klasy nie chcieli, żeby była lekcja, to po prostu prosili pana Okseja coś zapytać nauczyciela. No i nauczyciel później do końca lekcji musiał odpowiadać na pytania. Później to się skończyło, bo przyszedł nowy nauczyciel młody, który po prostu wiedział, jaki jest Aleksej, powiedział, że dobra, wszystkie pytania po lekcji. Na razie to proszę słuchać to, co ja mówię. A co do tego, jak pan powiedział, to jest tak, że po skończeniu szkoły on czytał różne uczelnie, które są w Moskwie i zdecydował właśnie pójść do uczelni Moskowskiej Energetycznej Instytut. On to teraz istnieje, teraz trochę w inny sposób się nazywa. Szkoda, że skończył studia, to otrzymał tak zwany czerwony pasek, czyli tak najwyższe wyróżnienie na tej uczelni dla najbardziej wybitnych inżynierów i magistrów tej moskiewskiej uczelni. Okej, okay, teraz przejdźmy do tego, w jaki sposób się pan znalazł w Prywleci i to, co ciekawe, gdzie mieszkał w tej Prywleci, pod jakim adresem? Ну, в Припять я поехал после института, вот, но денег у меня уже было мало, потому что отец уже умер, и мать только получила немножко. Поэтому я поднялся на верхнюю полку и лежал на ней, а средние, нижние там лежали, но они брали, ну, билет, не билет, а кто на чем лежать. А я писал ни на чем, потому что денег у меня мало было. И я так приехал в Припять, вот, и там начал работать. Вот. И тоже там дали мне общежитие, вот, и мы там все жили. Может, даже отсюда там был человека и два, но я сейчас не могу вспомнить. А с других стран много было очень. No, dodam jeszcze taki moment, że z tego powodu, że pan skończył instytut z czerwonym paskiem, u nas to się nazywa się czerwony dyplom, a w Związku Radzieckim było coś takiego, że kiedy skończyłeś uczelnię, to cię sterowali do jakiegoś miejsca pracy, czyli nie szukałeś sobie pracy. I osoba, która dostała czerwony dyplom, mogła wybierać miejsce pracy. Dlatego on zdecydował, że chce pojechać do Prywleci. Ale dokładnie tłumaczę to, co pan powiedział, że z tego powodu, że jego ojciec już na ten moment zmarł i matka dostawała tylko jakąś małą emeryturę, czyli pieniędzy było bardzo mało, to pan pojechał w takim wagonie plackarnym. Nie wiem, kto kiedyś jeździł w ogóle w Ukrainie czy Rosji na pociągach, to tam są takie wagony raczej trzeciej, może nawet czwartej klasy, które mają dwie półki i jest trzecia, ale trzecia przeznaczona jest dla walizy. Ale pan właśnie jechał na tej trzeciej, bo na tej trzeciej nie trzeba opłacić i w sumie bez pościeli na twardym tak dojechał do Prypić. A nie mieszkał w Prypić w ulicy? Tak, tam było specjalne przeżycie. Там мы все жили, не только я. Из других стран были всякие. И мы все там жили. И ну, внизу мы покупали, не покупали, а получали то, что уложили на свои кровати, и на них спали. Да, и после этого я начал изучать.
включил где-то и начал спать так, чтобы мои ноги и голова были на одном уровне. Ничего не поставило в голову. На початку, коли я вже почав працювати там, на електровні, він достав місце в такому готелі працівничому, общежитті російському. І він там достав якусь почту там, от, коменданта цього общежиття. І акурат не достав, наприклад, подушки. Чи почта сиділи просто на ушку і так спав без подушки через довгий час. А później już, kiedy w ogóle jedna z rzeczy, która, dlaczego on wybrał akurat Prypić? Bo w Prypici, kiedy młody fachowiec po prostu przyjeżdżał, on dość szybko mógł dostać swoje osobne mieszkanie. I on po roku pracy w elektrowni dostał swoje mieszkanie na ulicy Sportowej 17A. To jest taki dziewięciopiętrowiec prawie naprzeciwko słynnego basenu Lazurny. I właśnie tam już mieszkał. I później spod Tambowa swoją matką, już mieszkał z matką w tym mieszkaniu. Tylko powiem, że 6 lat pan Aleksiej Krypeci mieszkał od 83 do 89 roku. I z 83 po 86 rok pan właśnie mieszkał na tym miejscu, w tym mieszkaniu. Jeżeli po 86 roku to już ci ludzie byli przyłączani w różne miejsca na Strefie Czarnobylskiej. A jak rozwija się kariera elektrowni czarnobylskiej? Czym się pan tam zajmował? Jak rozwija się kariera i czego zajmowali z czarnobylskiej? Работал инженером. Вот там еще надо еще. Ну, а рабочая должность. Да. Шестого разряда. И постепенно у меня возникает. Ну, вы видите, вы, да. Ну, парень, повысили. No, na początku w ogóle taka zasada była na elektrowni czarnobylskiej, że człowiek z wyższym wykształceniem i tak dostawał stanowisko robocze. I dlatego, żeby po prostu nauczył się, zobaczył w sumie, gdzie on pracuje, przed tym, jak kierować tym wszystkim. Ale powoli jego kariera rozwijała się i doszedł do stanowiska starszego inżyniera dzielnicy numer 2. Gdzie właśnie pracował i na moment awarii. A czy pamięta dzień awarii? Pamiętam dzień awarii. Jaka dawna? 26 grudnia. Pamiętam, co to? No, ja pamiętam, że na следующий dzień ja wyszedłem na ulicę, ponieważ mać moja już odprawiła обратно, żeby ona вылетели, и она уже старая стала. Вот. И я пошел покушать просто. И я помню, что я вышел, и ездили машины, и сбрасывали такую белую пену на дорогу. И я понял, что что-то случилось. Ну, а потом я поел и поехал на работу. И там я увидел все, что случилось. Czyli no, samo montowanie on w żaden sposób nie zauważył, bo po prostu normalnie sobie doma spał. Łóżko po zmianie, jego zmiana akurat 25 wieczorem się skończyła i rano już kiedy poszedł na kolejną zmianę do pracy, z tego powodu, że jego matka poprzednio wyjechała tam do Tambowa, to właśnie nie było komu mu śniadanie zrobić rano. I on poszedł po prostu do sklepu, żeby coś sobie kupić do jedzenia. I zauważył, że po miasto jeżdżą takie samochody i odrzucają białą pianą do mycia. Wtedy już skojarzył, że coś jest niedobrze. No i później autobusem normalnym roboczym pojechał do pracy, na swoje miejsce pracy i tam już dowiedział się, co się stało i zobaczył, co się stało. A
dlaczego wysłali pana Aleksieja do wykonania tego zadania? Jak to sobie było? Спускался не один раз, ну еще когда ничего плохого не было, поэтому меня и мне он это предложил. И я сразу позвонил Баранову, человек, который на атомстанции, начальник смены, вот, и попросил еще дать одному человека. Почему? Потому что я знал, что там вот воду с этой части, что вылило, вылить, нужно будет открыть два вентиля, да, вот, и я же не знал, вот, то, что там произошло, обычно их открывать очень легко, поворачиваешь одну, поворачиваешь вторую, и все уходит вода, а тогда я же не знал, что произошло во время аварии, поэтому я просил второго, чтобы я одну, он вторую откручивал. Это первое. А второе, я взял с собой газовый ключ большой. Что если нельзя открыть просто так, можно этот газовый ключ взять и откручивать одно и второе. Чили он был просто нормальным, нормально задавающим на своем месте рабочим. До него зазвонил керовник, назвиску Грищенко его. I powiedział, że on musi zejść do tego basenu rozpryskiwacza, który znajduje się pod reaktorem, dlatego, żeby otworzyć zawór, który zrzuci wodę, która znajdowała się pod reaktorem. To było niebezpieczne z powodu tego, że kiedyby ta roztopiona magma, która miała kilka tysięcy stopni, trafiła do wody, mógł być po prostu wybuch przez otworzoną parę. I zanieczyszczenia mogły być bardzo gorzej od tego, co było akurat po samym wybuchu. Po tym, jak on dostał po prostu zadanie zejścia w dół, on poprosił, tylko zadzwonił pierwszy raz do swojego kierownika bezpośredniego Baranowa, żeby ten dał mu jakiegoś pomocnika, bo tam są dwa zawory i żeby jeden zawór otworzył on, a drugi zawór otworzył jego kolega. Druga sprawa, że on nie, no jego wysłali jeszcze tam z tego powodu, że on był tam wcześniej i wiedział co, gdzie, jak znajduje się. I z tego powodu, że on do końca nie wiedział w jakim stanie jest ten zawór, on jeszcze sobą wziął taki duży klucz francuski, żeby w przypadku, kiedy nie będę tych ręczek normalnego zaworu, to on że to otworzę i spuścię to wodę. A czy wiedział o niebezpieczeństwie, jakie tam jest i jakie były przemyślenia, motywacja do tego, żeby je produkować? Czy to zrobić? Opasności, które tam jest, o zostanie, które tam jest i czy ma to ryzyko? No, ja считаю, że tam если было очень плохо, меня бы никто туда не поставил. Вот. Такого не было. Это первое. Вот. И второе, те, кто до меня работал, предыдущие смены, на большой высоте, где просто ходить можно было, они проверили в трех местах радиацию. И когда я пришел, я посмотрел эти три штуки, они были неплохие, да, вот это вот было, ну, а то, что надо было спускаться вниз, вот, с парнем, со своим, без баллов, я запросил, и мы получили гидрокостюм, который находили, ну, от земли, вот до шеи, да, вот.
вот это было. Вот. То есть я знал, что они проверили три штуки, три показателя. И сейчас не могу сказать, какие. То есть они были не такие большие. Если были большие, я сразу знал, да, какие это были. Czyli zmiana, która była przed nim, robiła pomiary promieniowania w trzech różnych miejscach. I to wszystko było zapisane tam w specjalnym dokumencie i pan Oleksiej zobaczył po prostu te pomiary. On, jakie dokładnie te pomiary były, on nie pamięta, ale pamięta, że to nie było jakieś straszno, straszne duże. On schodził tam na dół razem ze swoją kolegą Bezpalowym. Z tym Bezpalą tylko jeden problem był, że on w sumie nie był wcześniej w tym pomieszczeniu, także to była raczej niedoświadczona osoba. Oni dostali dwa takie kombinezony, jakby gumowe, które nie przepuszczali wody. I tutaj akurat jeden z największych takich błędów, który dużo ludzi robią, że to nie był żadny strój dla nurków. To był zwykły kombinezon, który nie przepuszczał absolutnie wody, ale to był zwykły kombinezon do szyi. I właśnie na lytku, trochę wyższe od lytki i na miejsce, tam, gdzie znajduje się serce, tam były zamocowane dwa dozymetry, które zdejmowali pomiary, czyli mogli pokazać później dawkę, które dostanie przez nogi i przez jakby na całe ciało Oleksy. A jak w ogóle przebiegała ta cała akcja? Jak długo to trwało? Czy były jakieś problemy, trudności wystąpiły w drodze? Ну, сколько было, я думаю, не больше двух часов. Точно я не, уже не могу вспомнить. Там, а как делали? То есть мы спускались вниз. Вот, и там уже вода была по колено. Вот, то есть у меня одна часть была уже внутри, ну, под коленом. А вторую часть я положил, я заварил, да, сюда. Вот. И там можно было бежать, то бежать, ну, мы не бежали, потому что не видим, что под водой, как там, может, там уже что-то менялось. Да. Мы бы пришли просто. Вот. Дошли до того места, где я включал свет, сзади обычно включаешь, и все видно. Там было темно. И поэтому я брал с собой фонарик. Фонарик, и с этим фонарем все можно было посмотреть, что, где, как оно все установлено. Да. Ну и все, мы быстро пришли туда. Вот. Ну, там опять нужно было немножко подняться выше по трубе, потому что труба идет тоже вдоль стены. И там, получается, не в воде идешь, а вода, она нехорошая, а поверху. И это было, по нему уже было очень тихо идти, чтобы не спрыгивать вниз. Вот. И это первое. И второе, я увидел, что то, что я боялся, что не откроют просто так. Там все хорошо было. А почему я знал, что все хорошо? Я перед тем, как сюда пойти, взял и проверил по схеме, что да, действительно, это так называется, это так называется. Да. И по названиям, как я и ожидал, мы нашли первый и второй. И открыли. Открыли хорошо, да. Быстро. Вся акция занимала близко 2 часа. В тим строю, якщо вони взяли з собою лотарки, бо боялися, що буде там чорно-небесне освітлення, зайшли до води. Потім води виявилися не такі високі, як вони очікували, чи доходив тільки десь до колана. Єдине, що вони там не бігли, а йшли поволі з того поводу, що не бачили до кінця, що там в тій воді є. І власне та вода була якби найбільшим небезпечним для них і для їх здоров'я. W pewnym momencie oni zobaczyli, że jest duża rura,
na którą nie wyszedli i właśnie szli nie po samej wodzie, a po tej róży. I dojśli do miejsca, które on wcześniej wypatrzył tam na schematach, także on mniej więcej wiedział, gdzie muszę iść. I kiedy doszedł do tego miejsca, okazało się, że zabory są w dobrym stanie, że można było bez problemu otworzyć jeden, drugi, oni otworzyli i potem wszystkim wrócili się z powrotem z tego wyjścia. A co później, jak dalej idzie się pan Aleksiad? Уже после этого задания, выполнения этого задания, чем вы дальше занимались, и сколько вы вообще работали, начались, чем вы после этого? Да, но я забыл сказать, мне потом сказали, одна женщина меня знает, что у меня ноги были белые, а после того, как я сходил, там стали черные пятнышки. Да. Jeszcze jedna kobieta ją później mówiła, że po tym, jak on wyszedł stąd, to na przykład przed tym, jak on w ogóle założył ten kombinezon na siebie, to wody były białe, ale kiedy wrócił, to oni byli czerwone z czarnymi takimi plamami. No. Pan pracował na tym samym stanowisku do 1989 roku, czyli jeszcze 3 lata. Elektrownia nadal pracowała po awarii, kto nie wie. I w 1989 roku jego zwolnili przez to, że przez stan zdrowia. Mał problemy ze sercem. Dodam, że na moment wykonywania tej całej akcji on miał 26 lat. Czyli w 29 lat on dostał problemy ze zdrowiem. Zaczęli się problemy ze zdrowiem, najwięcej z sercem. A gdzie mieszkał po tym 86 roku, a taka niestety, jak dalej to wszystko przebiegało? A kto by robił się przez, gdzie by przeżywali? Tam, gdzie nam się dali miasto w Kijowie. No to było proszę, co chciałeś. Pomóc tu bardzo ludzi, tak? No to mam z tego. Miasto, no nie, to że nie wiem, mówili. No da, no. Тогда все вот так получалось. Буквально там, во-первых, я просил своих людей, которые мы вместе жили, да, в одно место перейти. Почему? Потому что уже нам сказали, что просто на велосипедах ездить на атомную станцию, это вредно. Там сверху падает. Да. Вот. И потом надо садиться на машину, которая приезжает, и выезжать туда, на одну станцию. И я им предложил, чтобы в одном месте жить, потому что один в одном живет, я в другом, кто-то в третьем, кто-то в четвертом, и кто-то опоздает. А никто им ждать не будет. Машина приезжает, мы едем. И там места-то были уже свободные, потому что всех вы... Всем давали деньги, все уезжали, кто хотел. И мы в одном месте стали спать. По-моему, на 8 этаже. Одразу по аварии он запропонував коллегам, которые с ним разом працювали, что найлепше буде, коли ми почнемо мешкати разом в одному якомусь помещенні, в одному дому. Вірте, що по 27 kwietnia tam już w mieście prawie nikogo nie zostało, było bardzo dużo opuszczonych mieszkań. I on poprosił, żeby mieszkali wszyscy razem, z tego powodu, że znajdowała się na zewnątrz, jest niebezpieczna dla ich zdrowia, już nie wolno jakby rowerem przemieszczyć, jak oni to wcześniej robili. A samochód, który jeździł po Prypiecie i zbierał tych ludzi, on po prostu nie będzie komuś za dużo czekać. On po prostu samochody starają się jak najkrótszy być w miejscu skażonym i dlatego on zaproponował, żeby zmniejszyć czas, kiedy człowiek jest nie w pomieszczeniu i nie w samochodzie, żeby wszyscy mieszkali razem, żeby razem siadali do tego samochodu i razem jechali do pracy w elektrowni. No, dwa dni. Ale to trwało tylko dwa dni. Można ludzi z
стали всех возить, а нам предложили ехать далеко. Там для детей было сделано. Пионерский лагерь. Пионерский лагерь, да, сказочный. По двух днях уж запропонували им в сумме уж не мешкать в Припяти, а где-то мешкать далее в электровне. Этим местом был выбран обоз летний, байковый, сказочный. Я не знаю, так в линии просто примерно 20 километров знайдующим от электровни. И они, власне, працовники электровни, через несколько месяцев мешкали в этом сказочном. Сейчас поэтому зато сказать, там же получилось как? Получилось, что мы... Подожди. Значит, получалось как? Две получилось. Два момента. Первый момент. Где атомная станция, машина ездила недалеко. Туда обратно, туда обратно. Потому что она там была, где она вокруг стала, да? А та, которая возила нас дальше до конца, еще одна была. И там получилось, мы поезжаем, подъезжаем опять до того места, где вот это подъезжает, переходим, туда едем. А на нашем месте, на новом, вот, мы поставили такую лавочку, да, и снимали одежду, не одежду, а обувь. Вот. И на этой лавочке переходили на то место, где будем уже спать. Ну, чистую зону. Да. Чтобы не попало туда. В огуле систем логистичный был организован доезд до электровни скомпликовано. Чи был один самоход, который ездил безпосередньо на агенции в занечищенном терене. Они później z niego przesiadali do drugiego samochodu, no, czyli autokaru, który ich już dowoził bezpośrednio do miejsca noclegu. To było zrobione dlatego, że samochód, który poruszał się na bardzo zanieczyszczonym terenie, żeby on nie wynosił te wszystkie bezpieczne elementy poza strefę. I tam, kiedy oni dojeżdżali do tego skazecznego, bajkowego, to nawet specjalną taką ławeczkę zrobili, на который ты мучишь сдаймовать свои буты, пшенечь свои ноги якби, на другую сторону от лавочки и там уже заложить чистые буты. Хотело то, чтобы как наименее этого пылу скаженного трапляло до щетка, до терена, где люди спят и едут. А утром там давали есть бесплатно? Ну и что рано давали, очевидно, едзение задарма. Давали такие таблеточки, йода, которые тоже можно купить. И они легче были потом, когда въезжаешь в атомную станцию, и там как доза большая идет. То есть вот это йода, йод этот был лучше для того, чтобы немножко уменьшать. Для смешения шкоды, поднижения шкоды, которые люди имели в тот момент, когда они там подъезжали под электровню, то цузодзенный образ того, что они доставали такие większe выживление, то еще доставали пигулки с йодом. Чили в Польше давали блинду гола, то в Совенско Радецким речи то в пигулках все доставали. А после этого уже когда вы сказочные, когда вы со сказочными пересели дальше на теплоходы? Ну да, теплоходы пригнали, да. Несколько было теплоходов. Вот. И там люди жили, которые нам кормили. Вот. И мы приезжали, где живем? В Киеве. То есть получалось, с Киева мы ехали, плыли, да. Плыли до Чернобыля. Вот. Плыли там, на этих вот, на теплоходах жили. Вот. Później była prowadzona systema pracy wachtami, czyli dwa tygodnie pracujesz, dwa tygodnie wolny. I przez to, że oni w trakcie tego dojazdu i przyjazdu z elektrowni w końcu ten bajkowy swoimi nogami też zanieczyszczyli, oni musieli zostawić to miejsce.
і на стало прибралися мешкати до Києва, а до Чорнобиля були причетні такі барки, в яких власне вони мешкали, їдли і так далі. А з Києва до тих барок, до Чорнобиля пливали такими водольотами. І це 2 тижні. Ну і на тих барках мешкали, їздили до праці, і потім по 2 тижнях вертали до Києва, мешкали там нормально на трибюні. І то було до 89-го року, так? Чили до 89-го року, чили до моменту, коли пан скончив працю в електровні, власне так ще відбувало. І що ще після діяло по 89-му, чи пан працював? А після 89-го року ви вже працювали, чим займалися? Ну, в Києві, по-моєму, в двох містах я був. Ну, спочатку на Жубленко, а второй рік. Ну, в комітеті я не знаю. По 89-му року пан пішов до праці до інституту «Атомпроєкт», Київський інститут «Атомпроєкт», який, власне, займався там проєктуванням, пов'язаним з електронними атомовими. І вже в 92-му він змінив працю і почав працювати в Комітеті атомового безпечення України. А де познав свою жону, якщо жені, які зараз мешкають? Дело познакомиться с женой и где потом. Это очень интересно. У меня не было женщин. Вот и моя мать начала думать, где я найду. И так она начала варить. Когда мы такое? Ну, власне, в 92-му році ми ж побралися, але позналіся дуже цікаво, бо таким нетрадиційним часом дійшим способом. Чи матка Олексія знайшла йому жену. Бо він, власне, перед тим більше займався працею, не забарзо втратив часу. І в 92-му році вони побралися і до того моменту мешкає у вас. На твоїй дільниці Троєщина? На моїй дільниці Троєщина, акурат. Так, ну, це одна з таких найбільших дільниць Києва, який з Прип'ячі був причетно дуже дуже людей. А які були окрічності споткання з двома президентами України? Бо вам достав орден від Порошенки і титул Богатира України від Зеленського. Государство благодарило за то, что вы сделали за все время. Не, ну сначала отметки его. Сначала 80 рублей это копейки. Чили за цело виконання тієї акції пан достав премію 80 рублів для порівняння, то есть также стала пенсія. Чи то була така хіба мінімальна посадова пенсія Зв'язку Радянського? Чи ні, це так якби дуже давно? Ну, а потім так було ці. Ну, це чоловік, так? Ну, як потім досі розповідає? Вони стали? А потім? То, між 86 і 89. І Союзі. Ще вони не можуть сказати. Чи пан не забарзо зараз пам'ятає, але вже кидали вчора на цей темат, що в сумі заробки були барзо підвищені. І з маю 86-го, наприклад, достав 1000 рублів. Так? При середній пенсії інженера в Зв'язку Радянському 120 рублів. І дуже дуже заробляли в тому терміні між 86-м і 89-м роком. Тільки така речі, що з тих 25 тисяч рублів, які він заробив в тракті тих 3 років, пішні по просто притворили ще в ніц, бо всі пенізи, які обивателі Зв'язку Радянського тримали в банку, тим єдиним, вони по просто припадли і не стало. В 89-му році пан достав орден за
męstwo radzieckie. Czyli pan ma okazję spotkać dwóch naszych prezydentów ukraińskich. W 2018 roku od Poroszenki dostał orden za męskość też i w tym roku od Zelenskiego dostał bohatera Ukrainy. To jest najwyższa nagroda państwowa Ukrainy. Я это хорошо помню, потому что мы туда приехали, вот, и там много было людей из других стран. Я с ними говорил на английском языке немного, и ждали, ждали, когда он появится. Вот он появился, и меня вызвал первого. И я подошел к нему, но я не хотел с ним долго говорить, потому что мы ждали, и все люди ждали долго. Поэтому я сказал всего несколько слов на английском языке, потому что я знал, что он тоже знает, а он засмеялся. Я сказал ему, I love your information. Thank you very much. Ну, ten moment nagrody od Zelenskiego on bardzo dobrze pamięta, bo prawie bardzo długo go czekali. To było zebranie dużej ilości różnych ludzi z obcych krajów, z kim zgadał po angielsku, czyli ale długo czekali. Później, kiedy już przyszedł Zelenski, to żeby po prostu nie zabierać dużo czasu, on po prostu podszedł do niego i zaczął z nim mówić po angielsku. I Zelenski się zasmiał. Właśnie na tym się skończyło. Dostał tu gwiazdę i podziękował i odszedł. Czy pan Aleksiej po angielsku odszedł do Zelenskiego kapitana? No, pan Zelenski. Nie wiem, ja nie jestem pewien, czy Zelenski mówi po angielsku. Teraz może pytanie odnośnie, czy pan, bo w filmie jest tak pokazane, że się spotykałem przed akcją z Legasowem. Czy w ogóle pan poznał Legasowa? Filmy jakby pokazują inną trochę rzeczywistość niż w rzeczywistości to było. A takie pytanie do pana, czy jeśli mielibyśmy się cofnąć w czasie, czy jeszcze raz by to zrobił? Если бы вы могли взять сейчас и вернуться во времени, повторили бы вы то, что сделали или нет? Ну, я бы, наверное, подумал уже, если бы я знал, что произошло со мной, и не поехал работать туда. Вообще на это работать? Да, очень работать... Нет, ну как это? Где я последний год? В комитете каком-то. Я тебя бы возбуждали. No, czyli gdybym mógł wybierać teraz to, co było kiedyś, to na pewno by nie poszedł. Nie chciałby do tego wrócić i w ogóle nie chciałby pracować na elektrowni atomowej. Ale chciałby pracować w Komitecie Atomowego Bezpieczeństwa. No, nawet wczoraj powiedział, że nawet nie chciałby na te studia iść, które powodowały... No i tak, wczoraj jeszcze powiedział, że nawet nie chciałby iść do uczelni, żeby dostać edukację powiązaną z atomowym przemysłem. A co się dzieje, czy ma kontakt z pozostałą, jeszcze z jedną osobą, która miała udział w akcji? Kontaktowali się z tym, z Wolnym Baranowym, w akcji, właśnie z Czerwskiego, z ostatnio Rydą. Rydka, tak, z Wolnym. A to już, po-moim, nie był. Baranów. Żeby rozumieli, pan jest 59 roku. Pan Bespalow, który był razem z nim też młodszym, był 57 roku, a Baranow, który był z nimi, ale on w sumie został się tam, jakby do samej wody on nie wchodził, to było trochę bliżej wyjścia, bo to był jakby sposób kontaktowania, bo tam radio nie było żadnego, to on był 40 roku. I pan Baranow zmarł w 2005 roku. A jakby Bespalow żyje do teraz. Bespalow do teraz pracuje i normalnie jakby kontaktują, czasem się spotkają. Dziękuję.
A jak pan może skomentować fakt, że były jakieś legendy, że ci wnukowie nie przeżyli, nie żyją, że w jakichś internetach z 2011 roku, że słuch o nich zaginął? Czy oni mieli taką świadomość, że nie żyją? Szczerze mówiąc o tym, że вообще w internecie, вообще среди людей ходила сплетня о том, что вообще вы после этого умерли и что никто не пережил этого. Я ничего не говорил. Да. Да. Ну, по сути, я ничего 18-го года, да. No, w sumie oni o tym sami nie wiedzieli, że tak to się myślę, ale od gdzieś 5 lat temu oni spotkali artykuł, w którym było napisane, że to jest sensacja, że niemożliwe, ale okazuje się, że te ludzie przeżyli i żyją do teraz. Także ciekawe. Była taka historia parę lat temu, na 1 września, kiedy zaczyna się rok szkolny w Ukrainie, w szkole, która znajduje się na mojej dzielnicy, właśnie niedaleko od tego, gdzie pan mieszka, nauczycielka zaczęła opowiadać historię w ogóle o Czarnobylu, że wszyscy ludzie, którzy wykonywali te zadania, oni zmarli. A ten chłopczyk później podnosi rękę i mówi nauczyciel, że to jest akurat nieprawda, bo ten pan, który robił brał udział w tej akcji, akurat jest mój sąsiad i mieszka ze mną przez ścianę. Także jak widzicie, że to nie chodzi o to, że gdzieś na zachodzie ktoś myślał małoblędy na temat tej sytuacji, że nawet ludzie, którzy żyją obok tych ludzi, nie wiedzą, jaka jest prawda. Nie wiedzą, jaka jest prawda. Ale to był wypadek, tak, został potrącony przez samochód i kilka tygodni w śpiączce leżał. Chyba na ten temat więcej. То есть я проходил просто по переходу. Там машины ездили, я по переходу имел право перейти. А машина ехала, она меня сбила. Да. И я упал, и вот с тех пор почему-то. Валю с собой предложил поехать, потому что я уже из головы не могу много чего взять, оно исчезло. А перед этим как было? Как было раньше? Как здоровье было года раньше? Просто чтобы вы разумели, 2 лета тому пан мав випадок самоходовий, ну, радше не самоходовий, он просто приходив через прейще наземне, i na niego najechała ciężarówka i 36 dni pan był w śpiączce. Właśnie po tym nic nie pamięta i teraz ma problemy z pamięcią, raczej z pamięcią nie tą, że on nie pamięta, co kiedy było. Na przykład nie mogę nie pamiętać jakieś słowo po prostu podstawowe, muszę zamienić jego synonimem. I do momentu tej awarii on normalnie pracował, chodził do pracy. Niestety ta awaria stała tym podtrzymaną, musiał być wypadek na emeryturę. Wypadek? Po wypadku musiał być na emeryturę, tak. Przed tym czuł się dość normalny. Jedyne, że musiał raz tam na rok przechodzić jakieś badania, sprawdzać swoje zdrowie, ale nie mam jakiegoś dużych problemów. Jako dodam, bo to wczoraj pan opowiadał, że 50 tysięcy hryzien z własnych pieniędzy musieli przeznaczyć na ratowanie zdrowia, może byli ubezpieczeni. I osoba, która spowodowała ten wypadek, uciekła do Rosji. I tam po prostu w Rosji jest. I też wytoczyli proces tej osoby o zwrot tych pieniędzy. No, system medyczny Ukrainy jest trochę specyficzny w porównaniu do polskiego, ale chodzi o to, że po tym wypadku blisko 200 tysięcy hryvnia oni musieli wydać po prostu na leczenie, na rehabilitację i tak dalej, a
ten kierowca, mimo tego, że trwają do teraz sądy, on po prostu uciekł do Rosji. Jego nie można z niego nic wziąć już. Jak się dzisiaj podoba Warszawa? Ну, тут скорее спросил. Что вы думаете о Варшаве и о Польше вообще? Какое впечатление за вот эти сутки уже, да? Сутки уже здесь. Ну, у них очень все хорошо сделано. Все красиво. Я понравилось. Я доволен тем, что я приехал. Потому что я в другие ездил, а здесь мне не нравится. Ну, прежде всего, у вас все есть ладно, все задбано. Panu bardzo się spodobała Polska. On wielu gdzie jeździł, ale w Polsce akurat wcześniej nie był i bardzo zadowolony z wizytu. W ogóle wcześniej po angielsku bardzo dobrze rozmawiał. Przedtem anegdotę powiedział, że jak miał problemy z pamięcią, to w którymś momencie dochodzenia do pełnej sprawności zaczął do żony po angielsku mówić w domu, a żona nie rozumie angielskiego, aż to jest ciekawe. Tak, bo z Piączki mam problem z pamięcią i akurat sytuacja była taka, że zaczynał mówić do żony po angielsku, a nie po ukraińsku czy po rosyjsku. A żona jest Ukrainka, a pan w połowie Białorusin, w połowie z Republiki Komi. Nie, to wczoraj było ciekawsze. Pytaj pana, kim pan jest, kim się czuje, kiedy matka jest Komi, a ojciec Białorusin, pan powiedział, że jest Rosjanin. Tak. Czy macie może jakieś pytania do pana? Czy widział? Wysmatrywał się serial? Да. Там меня показывали. Да. На самом деле, я был, они знают своего человека. Ну да, актеры. Я обратил внимание, что у меня ушки вот здесь есть. А я ушки здесь сбриваю. Потому что когда ходишь, там сверху что-то падает. Все хуже задержит. Да. То есть там был не я, он был, по-моему, даже толщины. No, czyli pan liczy, że tego artysta, artyst nie bardzo wesoło, bo on był przede wszystkim grubszy, aktor był grubszy, drugie, że on ma wąsa, a on akurat wtedy już golił wąsa, bo wąsach mogły się zatrzymać o ten skażony pył i to było jakby niebezpieczne. Także no, oglądał, ale jakby nie jest do końca zadowolony. Ale czy w ogóle konsultowali to wcześniej z panem? Jakieś kontakty z HBO? Zwracam się przed tym, jak to serial w jakiś sposób kontaktowali z prawidłem. No, w ogóle HBO w jakiś sposób z wami, filmu z wami przed tym, jak to serial kontaktowali. A gdzie? A gdzie? Skarbuj. Nie, kiedy ja pojechał w Ameriku, мне дали задачу там сказать. Это же было еще перед сериалом. Перед сериалом. Перед сериалом? Перед сериалом. Режиссеры и те продюсеры сериала с вами связывались перед тем, как делать? Консультировались или нет? Нет, нет. То есть вся вообще информация и, скажем так, популярность началась только после сериала. No, niestety nie. Żadnego kontaktu HBO przed serial, przed tym jak był już gotowy serial z panem nie robili i nie było w ogóle żadnych konsultacji. Pan jeszcze trochę powiedział o tym, że w 2016 roku na zaproszenie on jeździł do Nowego Jorku na spotkania, w którym właśnie opowiadał o tym, co, kiedy było, tam po angielsku i myślę nawet, że jego angielski jest nieodpowiedni i tam dali mu tłumaczku, ale sam dał radę i wszystko powiedział o tym, jak, co, kiedy było. To na mnie robi wrażenie, że odczuwał pan, czy odczuwał pan jakieś komplikacje, które zaraz zostały w związku z pracą, którą wykonywał zarówno bezpośrednio po awarii, i potem przez te 3 lata w katastrofie, i mówił tutaj o skutkach wypadku, który opisuje pan. Czyli w sumie to, co mówił pan, że gdzieś 3 lata po awarii zaczął mieć problemy z sercem. To było jakby jedyne, nic jedyne co, ale to dawało rady po prostu używanie leków i pewna rehabilitacja trzymała jego na normalnie. A jego kolega w tym wieku
umarł w wieku 20 paru lat. To nie było wynikiem promieniowania, które występowało w takim obszarze, tylko po prostu... Nie, a to mogło być wynikiem promieniowania. Mogło być... W 29 lat z problemem sercem to trochę tak za szybko. No i dla człowieka, który zawsze mam dobre zdrowie. A ten pan miał końskie zdrowie, bo to wszystko przeżyłeś na wypadek samochodowy. No, akurat. W wypadku samochodowym teraz gadamy z nim. Czy wiadomo, jaką dawkę dostał? Jest tam się. Między 86 i, ja nie wiem po prostu jak ta informacja pani pomogła, między 86 i 89 rokiem pan dostał 82 bery. Pomodia? Tak. A jak zmieniła się, poza oczywiście pracą w dwutygodniowych zmianach, sposób pracy w elektrowni z jego perspektywy po wypadku, porównaj do tego jak to działało przed wypadkiem? Bo przecież elektronia cały czas funkcjonowała po prostu cały rok, prawda? Все условия работы ваши после перед аварией и по аварии. Что поменялось в самой работе после аварии на станции? После аварии на станции? Сама работа. Да, я работал на станции. А раньше было. Чили изменился только способ работы в том, хоть о то, что они wcześniej pracowali zmianami, a potem już pracowali wachtem. Tak poza tym nic. I wykonał te same, to samo pracę, co poprzednio. A jak pan już wrócił do Kijowa, znaczy tam zamieszkał, później wracał do Czarnobyla, do Krupeci, do elektrowni? No właśnie to, co mówiłem, że oni wtedy, kiedy zaczęli już na tych barkach mieszkać. Ale jak się wrócił, proszę. Czyli z tego powodu, że pan pracował w Komitecie Bezpieczeństwa Jądrowego, to on czasem jeździł z delegacjami obcokrajowymi do elektrowni czarnobelskiej. A poza tym, to tylko w 16 roku jeździł do Prypieci. Czyli jeździł do elektrowni, ale nie jeździł do Prypieci. W 16 roku był w Prypieci i w tym roku był w Prypieci. Właśnie jego żona była pierwszy raz w tym roku w Prypieci. I nie trafili do swojego domu, bo oni na początku poszli do jednego, później skojarzyli, że to jest nie ten. I kiedy zaczęli iść już do swojego, to tam było tak wszystko zarosnięte i była zła pogoda, czyli mokro było, mimo tego, że to jest czerwiec. No i wtedy z nimi był Aleksander Sierota i on powiedział, że lepiej przejdzie w jesieni, kiedy już liście nie będzie. Czy czuje pan żal do HBO o to, że nie konsultowali się z panem po to skreślenia serialu? I czy nie ma pan żal o to, że pewne fakty w serialu zostały nagięte? Synergia się rozprawia po bo on nie konsultował z panem, kiedy się podjął serial. I na skórkę wam nie podoba to, że niektóre fakty były po prostu przedzielone. Czyli panu wszystko jedno, dlatego że oni robili to, co musieli, a producery serialu robili to, co sami liczyli za potrzeby. Także nie ma żadnych obraz na ten temat. Ja chciałem zapytać o noc, którą pan Aleksiej powiedział, że sobie przespał. A elektrowni to będzie tak między 5-7 kWh, czy na wybuch, który potężnie zerwał dach elektrowni, był słyszany. Czyli powietrza syren, czy naprawdę też dla pracowników elektrowni cała noc i poranek był taką
mamy dwie mamy nic tego Мог позволить, потому что ночь с 25 на 26 просто спали. Вообще ничего не слышали, что как возможно, что просто в течение суток. Нет. Чили телефона не было, по телевизии никто ничего не оповедал на этот темат, и пан просто спал, бо навіть не слышал. Так что в жаден способ этого не зауважил. Навіть в тим моменті, коли їхав до праці, збирався до праці, в жоден спосіб не бачив. Перше, що йому що показало, що є щось не так, то були ті тяжіровки, які везли, розпушали ту каму для очищення асфальту. Czyli no pan tego nie powiedział wtedy, ale chodzi o to, że kiedy oni jechali w autokarze już bliżej elektrowni, kiedy on zauważył, że tam jest rozwalony blok, że kawałki betonu tylko widać i tak dalej, to on po prostu, żeby nie dostawać, już wiedział, że tam jest bardzo mocne promieniowanie, żeby nie dostawać większych dawków, to on po prostu odwrócił, usiadł w busie w przeciwną stronę, jak najdalej, jakby w kierunku reaktora. Czy po wybuchu, jak zostają te zmianowe czas pracy, czy gdyby to było dobrowolne było, mogli zostać, mogli przerwać pracę, czy jak to wyglądało? Po awarii, dlaczego pozostali z roboty w MCS? Dlaczego nie pomijali wообще miejsca roboty? Na mnie to sprawdza, ale gdzie bym to chciał pomóc? No, во-первых, jeśli ja po prostu ujdu, mnie napiszą i ja ujdu, no куда ja pójdę roboty? В других станциях меня не примут. Потому что если я там не могу работать, и в других станциях, то зачем мне? Никому не нужен такой. Поэтому я не уходил. Чи пан мав певні вадливості на цей темат, чи боявся, що коли він звільнився з електронної Чорнобильської, то його не візьмуть до праці на інших електронах. Że, no i też певний момент був зі здоров'ям, що він боявся, що через здоров'я його не візьмуть, бо praca na elektrowni, ona wymaga cały czas badania medyczne prowadzą. Tam ludzie nie pracują, którzy mają duże problemy ze zdrowiem. Ja mam pytanie do Pani. Czy Pani się nie bała tego związku, tego małżeństwa, jako jest konsekwencji zdrowotne? Może dalej nie jest ze sobą? Po prostu, Pani Alekseja, nie bojaliście, że jakieś problemy ze zdrowiem były u Alekseja, że przy wyborze jakby męża, мне вообще в какой-то мере то, что где он работал, кем он был, для вас был важным. Czyli kiedy jest młody, jesteś młody, to nie za bardzo o takich rzeczach myślisz, ale w sumie Aleksej prowadził zdrowe życie, czyli w niego nie było widać, że on ma jakieś problemy zdrowotne. Czyli nie palił, nie pił. Tak. Także chodził do basenu, czy sportowy życie. Także nie wyglądało to na to, że ma jakieś w ogóle jakiekolwiek problemy ze zdrowiem. Dobra. A jak ma pan wspomnienia z samym procesem? Jakie były komentarze pracowników, mieszkańców po rozpoczęciu procesu i po zakończeniu? Procesu czego? Czarnobylskiego. Sądowego, tak. Вы помните суд, который был директором главного инженера и так далее, и что вы думали вообще о этом суде? Ну, может быть, был, но я сейчас ничего не могу вспомнить. Меня не вызывали туда, конечно. И ничего не могу сказать. Czyli в сумме пан nic о tym не могу powiedzieć, бо przede wszystkim он там не был, и вы не запрошали до tego суда. Nie był tam świadkiem. Także. Ale между своими коллегами в этом суде не обсуждали? Может быть, обсуждали, но ничего было. No, pan mówił, że po prostu nic na ten temat nie pamięta. Dobra. Na czym polegała pana praca w elektrowni? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie,
bo są różne teorie odnośnie tego, czy ten dach się przepalił, czy był wybuch i tak dalej, i tak dalej. Więc którego dnia po awarii, czy następnego, czy po jakimś tam upływie czasu pan poszedł do pracy? I jakby mógł, tu już pan mówił, że blok był uszkodzony i tak dalej, ale czy widział ten zawalony, w sensie, czy on był bardziej przepalony, czy bardziej zawalony? O to mi chodzi. Pierwszy, no. Jakie wasze funkcje jako starszego inżyniera? Co wy robicie? No, co ja делаю? Мне давали команды. А какие команды вы давали? Ну, всякие разные команды. Да. Ну, за что конкретно вы отвечали? Ходил, смотрел, записывал оборудование. Я когда работал там, получалось, что я все делал. То есть я на работе. Допустим, там что-то происходит. Я за это отвечаю. Звоню, подписываю, кто что приходит, кто уходит, что они делают. Я все знаю это. У меня все есть. Czyli to skomplikowane będę odpowiedź, żeby on po prostu pilnował wszystkiego, żeby tam działało. W jakim dziale? To dział, który obsługuje reaktor. Także. Aha, okej. Okay. Przy reaktorze, jakby zmyślili. Także, żeby wszystkie wskaźniki, wszystkie liczniki pokazywali, wszystko to fiksowane było, żeby wszyscy pracowali jak trzeba, kiedy przychodzili kontrole, multikontrole wszystkich, całej aparatury. Ну, вот, например, я честно, ну, понял, ненавижу на вопросы. Когда в энергоблок следующий туда, топливный опускали, я ходил наверх, где все это происходило, садился вместе с ними. Они опускали, проверял все, я там сидел. Вот. Ну и всякие такие вещи, много. Допустим, во время лета, допустим, что-то там улучшают, ремонтируют. Я этим занимался тоже. Ходил, смотрел, плановый ремонт, я там присутствовал, говорил своим, что нужно отключить, какое нужно, потому что у меня есть. Что кто будет делать, должно быть. Все это проверял, все это делал. Czyli na przykład kiedy jest załadunek tych elementów paliwowych, to on też tam siedział, kontrolował, czy wszystko idzie dobrze. Podczas planowych remontów też kontrolował, czy tworzył plan wykonywania tego planowego remontu, dał zadania różnym pracownikom, co kto musi wykonywać, takie rzeczy. Czyli to codzienność było, także trudno powiedzieć, co to w ogóle robię. Czyli za każdym codzienno coś innego. Допустим, энергоблок делал. Переменять кое-что, переменили. И вам надо запустить. Я туда прихожу после ремонта. Запускают они. А я смотрю, как все, она крутится. Czyli prowadzenie na przykład jakiegoś, zamiana jakiejś części, prowadzenie tej części, kontrolę, czy ta część pracuje odpowiednio, takie rzeczy. Rozwalone, to wyglądało jako rozwalone. Ale to było następnego dnia, za dwa dni, znaczy kiedy pan przyszedł do pracy? Tak. Czy przyszedł pan do pracy następnego dnia? Jest to 6 rano. Słuchajcie, musimy zakończyć nasz projekt o tyle obciążający dla naszych gości, a poza tym też o 16 jest projekcja na temat Czech. Także jesteście interesowani, to zostańcie na temat Czech. A jeśli chcecie porozmawiać z Sebastianem, ze mną, z Tomkiem, zapraszam na nasze stoisko lat 12, tam można kupić książkę Tomka, książkę Matę Sebastiana. Chyba się zainteresujecie, żeby wbijać salioną Tuska na
ucieczkę, a też za półtorej godziny pan daje wywiad dla dużego formatu dla Wyborczej i to też jak będziemy wiedzieć, kiedy to się pojawi, to podamy znak na fanpage'u, tak samo w przypadku polityki. Także bardzo dziękujemy bardzo za przybycie.